Chrystusowcy modlą się za wychodźców polskich. O co tu chodzi? Jakie te historie są głębokie? Jakie te historie są długie, proszę państwa? Błogosławieni i polski patronowie. No to przecież można by dzień i noc pisać, dzień i noc opowiadać. To słusznie ta moja polonistka mówiła. Dawnej daty kobieta, że aż choroba, że nie trzeba wszystkiego czytać. Mówi, chłopcy, dziewczynki, nie czytajcie wszystkiego, nie czytajcie, bo książki się nie czyta od deski do deski. Ja wam powiem, co będziecie czytać, ja wam powiem, co warto czytać. No i rzeczywiście ona nam mówiła, co warto czytać. Tak, proszę państwa, gdy nadaję nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra, proszę trzymać się tutaj naszego radia Conchita, bo u nas jest najwięcej mądrości, u nas najwięcej psychologii, bo u nas najwięcej Biblii, Słowa Bożego. Słowo Boże, co to jest Słowo Boże? Jeżeli będziesz czytał Słowo Boże, będziesz miał kontakt z samym Stwórcą. A ten, który stworzył świat, niebo i ziemię i wszystko i ciebie, no to dopiero może mieć dużo mądrości, dużo przekazać w tych księgach świętych. Dlaczego nie możesz pojąć, że Słowo Boże jest bardzo cenne, Słowo Boże jest wspaniałe. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Proszę państwa, gościnnie występujemy praktycznie wszędzie. Tak jak sztuka w Warszawie jest nie wszędzie, chociaż reklamy są w Warszawie, że sztuka wszędzie, czy że wystawa nawet była w Zachęcie, sztuka wszędzie, no to przecież jasne, że jest to nieprawda. No i ta Hanna Wróblewska, proszę państwa, skąd się ona wzięła, proszę państwa? Przecież tam była dyrektorką Morawińska, ona pewnie ją ustanowiła, Wróblewską, i państwo zobaczą, że ta Morawińska w Muzeum Narodowym zrobiła wystawę Masoneria z 300 lat. Masoneria w Polsce, masoneria. Kogo ona zostawiła tam w tej Zachęcie? Jak nie też jakąś tam kolejną taką. Anita mówi, słuchaj, że galerie są pod opieką Żydówek i teraz nic innego nie możesz zrobić, bo to trzeba byłoby przerobić to wszystko, a nie da się, bo trzeba byłoby wygonić tą Hannę Wróblewską, czy tę Hannę Wróblewską trzeba byłoby wygonić. Po co ona tam siedzi? Po co i na co? Także to widać, to widać, jak ona robiła te... Potem zaczęła już dla wszystkich te bankiety, ale jak się wszyscy zlecieli, to już... Rolnik w Chinach pracuje ciężko. Uprawa odbywa się prawie wszędzie na sposób ogrodowy, ręcznie i bez pomocy zwierząt. Przy tym no przecież w Warszawie i tak jest mokro, to wiadomo. Za pomocą kanałów lub przez zwykłe podlewanie. Ale na kartki jak robić, to lepiej już na pieniądze w hotelach. Niech przyjdą goście, niech kupią bilety po 100 zł i Hanna Wróblewska może będzie kierowniczką jakiejś galerii w hotelu i po prostu po 100 zł i tych, co stać, to przyjdą do Dessy. Na przykład Dessa tam przy galerii Test. Proszę bardzo, Dessa, Dessa, Dessa. No i wtedy wernisaż. To może Hanna Wróblewska zrobi sobie bankiet. No bo tak to jej się zleci hołota i po prostu no. A ta ochrona jest do niczego. Same grube dziady w tej Zachęcie. Takie grube, proszę pani, ta Rumunka kiedyś zrobiła awanturę. Oczywiście, że miała rację, ale Rumunka już całkiem do niczego. Jest, tylko chodzi na te zupy.
do boni fratrów, ale okazało się i tak, że linia Mysia jest teraz dominująca, a więc w Polsce, co jest modne? W Polsce modne są modlitwy. W Polsce, żebyś się więcej modliła, żebyś poszła na mszę. No i co takiego w tym złego? W sensie takim, jak, powiedzmy, jak, jako ateistka, jako komunistka, żebym to miała mówić. Aż taka nie jestem, ale niech każdy się modli, jak tylko dobrze się będzie czuł, niech się modli. Tylko, że wiecie Państwo, jak będzie się modlił do drzewa, będzie się modlił do krowy, będzie się modlił do trójcy, będzie się modlił do kobiety i te Maryje zrobili Bogiem, no to też głupota, prawda? No, no. ...położeniem miasta, które leży nad rzeką Yangtze-Kiang, płynącą w tym miejscu spokojnym nurtem. Że nie ma idealnej sytuacji, proszę Państwa, bo co najmniej to jest kłamstwo wszędzie, nie sztuka wszędzie, tylko kłamstwo. Wszędzie, no i ludzie po prostu uwielbiają to kłamstwo. Ludzie po prostu są okropni. Ludzie uwielbiają kłamstwo. Po śmierci zaś postawiono mu. Obudź się, obudź się. Wspaniały, jakiego może nie ma na świecie. Polsce, a tu nie jest źle. Polska, 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 a tu ulica Wolska. A tu ulica Wolska jest. A tu Polska. A tu ulica Wolska. A tu proszę bardzo. Jeszcze Mikołaje. Jakieś są Mikołaje. Jakieś raje. Sami nie wiemy, dokąd się. Wcale nie wiemy, jaki jest sens życia. Czy ciało jest do gnicia. Będzie leżeć i tak się rozkładało. Po co? Po co to wszystko? Proszę Państwa, proszę Państwa. Po co to wszystko? Bezsensowie. Gdy nadaje radio Conchita, nikt się o nic nikogo nie pyta. Proszę Państwa. Proszę Państwa, na co to? Na co tam to? To jest przecież Radio Conchita. To jest Radio Conchita, które o nic się nie pyta. Roześmiana sytuacja. Roześmiana jest ta gracja. Proszę Państwa, proszę Państwa, o co chodzi? Stare miasto czarne jest, czarne, bo nieoświetlone. Można na drzewie spotkać wronę. Jak do Małgi Kubiak idziemy. No już nie chcę. Cukiernicy ugniatają cukier w rozmaite kształty. Parasolnicy polerują pręty bambusowe. Wszystko na ulicy prawie pod gołym niebem. Ojciec Ignacy Posadze przez tajemniczy wschód. Ojciec, 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 czytał ojciec. Dariusz Kowalski. Czytał Dariusz Kowalski. I on wcale nie taki zły. Ten Dariusz Kowalski. Ten Dariusz Kowalski nie jest taki zły. Proszę Państwa. Gdy nadaje, proszę Państwa, tu są raje podatkowe. Izraelici czcili krowę, proszę Państwa, gdy Mojżesz z góry schodził, oni jakieś bydlęcie chwycili, to była krowa, czyli cielec. I oddawali mu cześć. Tak. Przy czym współzawodniczą.
żadnej weryfikacji, tam nie było żadnego napiętnowania tych osób, które naprawdę szkodziły wtedy Polsce, szkodziły całemu narodowi, społeczeństwu, bo opowiadały się w sposób jawny za systemem totalitarnym, za problemem dla premiera, była szefowa rządu Zaprzecza. Od momentu rekonstrukcji rządu nie milkną spekulacje na temat roli Beaty Szydło w rządzie. Bardzo dobrze rządziła. Nie pieprzyć. Premier Mateusz Morawiecki miał interweniować a Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie zachowania byłej szefowej rządu. Dajmy więcej. System, ale tak naprawdę w dalszym ciągu będziemy odgrywali w nim główną rolę i myślę, że my sobie nie potrafiliśmy z tym poradzić, bo owszem, w pewnym momencie powiedziała, że program 500+ może zostać rozszerzony o pierwsze dziecko, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała. To rok 2019. Ale jednak trwało to dosyć długo. Ale niedługo później wrócił Aleksander Kwaśniewski. W tym roku te zmiany będą przyjęte. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Temu, żeby nowi ludzie zaczęli budować trzecią Rzeczpospolitą, tak? Że nie może być tak, że w dalszym ciągu ci, którzy byli odpowiedzialni za poprzedni system, będą teraz Beata Szydło powołana na stanowisko wicepremiera. Ja powiem szczerze, zobacz, ciągle szukam tego momentu, w którym to mogło się zdarzyć i to chyba było możliwe wtedy, kiedy odbyły się wybory prezydenckie w roku 90, kiedy Lech Wałęsa został prezydentem. To był taki moment, że już... Ci, którzy chcą mnie zaatakować, śledzą moich synów. Danuta Cholecka o hejcie. Śledzą moich synów. Są mnie, może to jej się wydaje, może ona też ma pieniądze i bogactwa w rajach podatkowych, służyła komuchom i może boi się teraz, że ją szpiedzy od Macierewicza wyśledzą. To źle czy dobrze? Niech poddaje pieniądze, jak Hanka Gronkiewicz-Walc. Ale może ona była tą tylko biedną dziennikarką. Może ona nic tam nie przeskrobała. Może ona jeszcze nic tam takiego aż złego nie zrobiła. Aż to jest papielniczka. Zwykła angielska. Proszę tam nie przejmować. Znowu mi bank wyskoczył. Także proszę Państwa, jest pewna kwota na moim koncie, ale ja tej kwoty nie chcę, po prostu wezmę chyba zaraz zdania, tak? Czy nowej, się wyloguję z tego banku, bo bank mi skakuje. Ale tak się nie stało i myślę tak sobie, że... Beata Szydło. Google i Facebook od lat wspierają jedną ideologię, która prędzej czy później wystawi im rachunek. No to zobaczmy. Google i Facebook. No to już mówiłam na temat Google. Inni mówili na temat Facebooka. Od lat wspierają jedną ideologię, która prędzej czy później się zemści na nich. Zobaczmy, co tu więcej napisane. Google i Facebook od lat wspierają jedną ideologię, która prędzej czy później wystawi im rachunek. Rapert Murdoch z całą pewnością wie, jak zarabiać pieniądze, a też trudno jego ostatnią wypowiedź oceniać w kategorii innej niż zarabianie kasy. Murdoch dołączył do grona wydawców mediów, którzy już od lat postulują, że Google powinien im płacić pieniądze. Moim zdaniem, choć uważam Google i Facebooka za gigantyczne zagrożenie dla wolności mediów, prac dlaczego światopoglądu, a w dalszej perspektywie może nawet jednostki, wydawcom mediów pieniądze od gigantów się nie należą. Przypominam, że piszę to z perspektywy wydawców bez prawnika, który wraz zaraz przekroczy milion unikalnych
użytkowników miesięcznie. Ma sporo ruchu z Google i Facebooka. Czyli na pewno padałby nam z niego, padałby nam z tego tytułu jakaś przyjemna dla oka suma. Padłaby. A jednak pomysł wydawców prasy na całym świecie nie popieram. Nawet do końca ich nie rozumiem. Od lat wczytuję się w uzasadnienia. One po prostu się dla mnie nie dodają, że niby ludzie nie czytają mediów, bo wystarczy im rzut oka na nagłówki na Facebooku, zanim typowym dla siebie stylu zaczął tłumaczyć, że na ENIAC nie było Facebooka. A ludzie mimo to umierali. Próbowałem wam to nawet kilka dni temu wyjaśnić. Serwis internetowy na tę chwilę jest beneficjentem stron typu Google i Facebook. One kierują do nas ruch, który w normalnych okolicznościach prawdopodobnie by się nie pojawił lub byłby znacznie mniejszy. Ja się cieszę, że bez prawnika czyta milion osób miesięcznie, a nie na przykład pół miliona. Jestem wręcz wdzięczny, że istnieją takie platformy jak Google i Facebook, które pozwalają nam dotrzeć do nowych ludzi. Nawet jeśli nie zgadzam się z ich polityką wewnętrzną, nie wszystkie decyzje mi się podobają i mam pewne obawy co do tego, jak wielki wpływ na nasze życie będą chciały odgrywać w przyszłości. Google też nie do końca wiedzieli, o co chodzi, choć naciskali na nich niemieccy, hiszpańscy wydawcy prasy internetowej, którzy domagali się pieniędzy za to, że wycinki ich tekstów... Ja myślę tak, że trzeba to po prostu raz wreszcie porządnie zrobić. Trzeba oczywiście oddzielić te osoby, które zdobyły tytuły profesorskie od osób, które współpracowały jawnie z władzami komunistycznymi, czy nie? Czy osoby, które zdobyły tytuł profesorski za czasów PRL-u kompletnie nie powinny być na urzędzie? To jest rzeczywiście trudny problem. Bo w PRL-u tytuły naukowe zdobywało rzeczywiście mnóstwo osób, tak? I też naukowców, którzy... Także opozycjonistów, powiedzmy sobie szczerze, tak? Więc ja nie byłbym za tym, żeby odbierać i teraz prowadzić jakieś procedury, które prowadziłyby do odbierania. Natomiast rzeczywiście ustalić jasne kryteria co do tego, że osoby powiązane z tamtym systemem, ja bym to oczywiście rozszerzał, tak jak mówię, na ludzi aparatu partyjnego, że te osoby nie powinny być właśnie dopuszczane do pewnych stanowisk na uczelniach, do pełnienia pewnych funkcji i powinni być odsunięci od zajęć ze studentami. Myślę, że to ich specjalnie nie powinno dotknąć w sensie, nie wiem, finansowym, tak? Ale a z drugiej strony oczyściłoby całą sytuację na wyższych uczelniach i mam nadzieję, że tak się stanie, że pan minister Gowin nie cofnie się przed tymi zmianami, bo oczywiście będzie sporo wokół tego dyskusji, będą przeciwnicy. A nawet ataków pewnie, na pewno. Będziemy to śledzić oczywiście i będziemy o tym mówić jeszcze wielokrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Borowik, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u i Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Reklama. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnes, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wytych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Arkonia zaś to polska korporacja akademicka. Jaka historia łączy wyspę z podobną z nazwy korporacją akademicką? O działalności korporacji opowiadają jej członkowie, pan Maciej Soczywko i pan Płomień Kachniarz. Zapraszam już dziś o godzinie 20:35. Maciej Woźniakiewicz, Społeczeństwo Obywatelskie. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia.
Premier opowiada się za delegalizacją Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Początek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zaczynamy jednak od filmu Twój Vincent w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, który dostał dziś nominację do Oscara w kategorii pełnometrażowy film animowany. To pierwszy film pełnometrażowy stworzony w całości techniką animacji malarskiej. Na potrzeby jego powstania 125 artystów 15 narodowości namalowało łącznie 65 tysięcy obrazów. Animacja jest ożywiona sfabularyzowaną prezentacją malarstwa Van Gogha i ostatnich dni jego życia. Nominacja do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany jest kolejną szansą na otrzymanie najważniejszej statuetki. Wcześniej film był nominowany m.in. do Złotych Globów. Produkcja dostała też Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu animowanego czy Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych. Gala rozdania Oscarów 4 marca. Pierwsze zatrzymania, pierwsze zarzuty i nieugięta postawa polskiego rządu. Wszystko po wydarzeniach w Wodzisławiu Śląskim, gdzie grupa młodych ludzi fetowało rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Po opublikowaniu nagrań z imprezy prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie propagowania faszyzmu. Dziś są pierwsze zatrzymania i jasna deklaracja premiera. Jakie jest stanowisko Mateusza Morawieckiego? To pytanie do naszej reporterki Ewy Wasążnik. Można je określić krótko. Zero tolerancji dla nazizmu i faszyzmu. W Polsce szef rządu oczekuje, że czciciele Adolfa Hitlera poniosą tego konsekwencje. Powinni zostać ukarani, ponieważ w państwie polskim nie może być najmniejszej tolerancji dla symboli hitlerowskich, nazistowskich, faszystowskich czy komunistycznych. Jest to nie tylko niezgodne z prawem, ale wbrew wszelkim naszym wartościom. Prokuratura już postawiła zarzuty trzem zatrzymanym w tej głośnej sprawie osobom. Zarzuty nie są zaskoczeniem. Chodzi o propagowanie nazizmu i faszyzmu, potwierdza rzeczniczka Gliwickiej Prokuratury Okręgowej Joanna Smorczewska. Mężczyznom przedstawione zarzuty publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Prokurator mógł sformułować zarzuty na podstawie zgromadzonych w tej sprawie dowodów. W domach uczestników spotkania ku czci Adolfa Hitlera śledczy znaleźli przedmioty o symbolice faszystowskiej, wylicza prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Takie jak flagi, odznaki, naszywki, publikacje. W toku przesłuchania u jednego z osób, u których dokonywane było to przeszukanie, znaleziono broń w postaci pistoletu Perfecta kaliber 8 mm oraz 16 sztuk naboi. Za publiczne propagowanie faszyzmu w Polsce grozi kara do 2 lat więzienia. O czym mówiła nasza reporterka Ewa Wasążnik. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Było to pierwsze posiedzenie KRS-u po rezygnacji z funkcji przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. W związku z wejściem w życie nowej ustawy jej mój wybór ma charakter tymczasowy, mówi Małgorzata Gersdorf. Przez kilka tygodni będzie polegała na wykonywaniu zwykłych obowiązków, które jeszcze ciążą na Krajowej Radzie Sądownictwa i które musi wykonać, i będziemy próbować to robić jak najbardziej dobrze, jak nam przyjdzie to wykonywać. To jest naturalne. Pierwszy prezes zawsze był szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Poprzedni prezes był prezesem tylko Sądu Najwyższego, ale zwykle był pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Także to jest nic zadziwiającego. Trwa proces wyłaniania nowych członków KRS-u. W czwartek mija termin zgłaszania kandydatur. Po ukonstytuowaniu się nowej rady w marcu zaplanowano głosowanie nad kandydaturą nowego przewodniczącego KRS. Wystąpienie premiera Indii Narendry Modiego, który ostrzegł przed załamaniem globalizacji, otworzyło 48. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Szczyt potrwa do 26 stycznia. Bierze w nim udział prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Protekcjonizm zyskuje na popularności, a globalizacja jest zagrożona. Rządy globalizacja zagrożona. I jest to zjawisko niepokojące, powiedział Narendra Modi. To pierwszy od 21 lat szef rządu Indii, który bierze udział w szczycie w Davos. Narendra Modi wygłosił swoje wystąpienie po ogłoszeniu przez amerykańską administrację, że prezydent USA Donald Trump zatwierdził nałożenie taryf celnych na pewne towary, jak elementy energetycznych instalacji słonecznych czy pralki. W
Rosji wciąż żywa jest pamięć o Włodzimierzu Wysockim. Na dwa dni przed urodzinami rosyjskiego barda Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej przeprowadziło sondaż na ten temat. Z sondażu wynika, że 38 lat po śmierci Włodzimierz Wysocki wciąż uznawany jest za idola przez co najmniej 28% Rosjan. Jego twórczość zna niemal każdy w Rosji i krajach dawnego bloku sowieckiego. Jeśli druk okazał się w druk. Sondaż przeprowadzony przez WCIOM wskazuje, że 53% badanych nie traktuje Włodzimierza Wysockiego jako barda wspierającego antyradziecką opozycję. Niektórzy przypominają, że po śmierci Józefa Stalina napisał on wiersz Moje przekleństwo poświęcony radzieckiemu dyktatorowi. W pamięci rodaków zapisał się jako poeta, kompozytor, pieśniarz i aktor. Daj jeszcze raz! Daj jeszcze mnogo! Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzak. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził 58-osobowy skład reprezentacji Polski na zimowe igrzyska w Pjongczang, które rozpoczną się za 17 dni. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się dziś ślubowanie olimpijskie. Pan czenista Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski z Soczi, będzie chorążym naszej ekipy w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Więcej o tym wydarzeniu w informacjach sportowych po 16.30. Pozostajemy w zimowej scenerii. Niemka Wiktoria Rebens wygrała we włoskim Kronplatz z nową giganta rosyjskiego Pucharu Świata. Pierwszego przejazdu nie ukończyły m.in. liderka klasyfikacji generalnej Amerykanka Mikaela Shiffrin i Polka Maryna Gąsienica-Daniel. Kolejni rosyjscy sportowcy nie wezmą udziału w igrzyskach olimpijskich. Do Korei nie pojadą biatloniści Anton Szypulin i Siergiej Ustiugow. Zgodnie z informacją rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie znaleźli się oni na liście zawodników zaproszonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski do udziału w igrzyskach. Ze względu na aferę dopingową rosyjscy sportowcy w Pjongczangu mogą występować tylko pod flagą olimpijską i pod nazwą olimpijscy z Rosji. W ubiegłym tygodniu MKOL ograniczył liczbę Rosjan uprawnionych do startu w Korei Południowej z 500 do 389 sportowców. Teraz przenosimy się do Australii, gdzie w decydującą fazę wkracza wielkoszlemowy tenisowy turniej Australian Open. Hiszpan Rafael Nadal nie zagra w półfinale w Melbourne. Triumfator tych zawodów z 2009 roku zszedł z kortu w piątym secie meczu z Chorwatem Marinem Ciliczem przy stanie 6-3, 3-6, 7-6, 2-6, 0-2. Powodem była kontuzja nogi. W meczu o finał Cilic zagra z Brytyjczykiem Caleb Edmundem, który w ćwierćfinale pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa. Jutro Amerykanin Tenis Sandgren zagra z Koreańczykiem Hyunem Changiem, a Szwajcar Roger Federer z Czechem Tomaszem Berdychem. W rywalizacji kobiet dziś do półfinału awansowała Belgijka Elise Mertens po zwycięstwie nad Ukrainką Jeliną Svitoliną 6-4, 6-0. Trwa mecz Dunki Karoliny Woźniackiej i Hiszpanki Carly Suarez Navarro. Jutro Niemka Angelika Kerber zagra z Amerykanką Madison Keys, a Rumunka Simona Halep z Czeszką Karoliną Pliszkową. A przypomnę, że dziś nad ranem polskiego czasu w ćwierćfinale debla odpadli Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Marcin Matkowski z Pakistańczykiem Aysamem Ulhak Kureishim. Następne informacje sportowe o 16.33. I na koniec pogoda. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 4 stopni na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 9 minut po godzinie 15. Gorący temat. A zaczynamy od rozmowy na temat organizacji pozarządowej Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawę Niech futra przejdą do historii. Ma zwracać ona uwagę na ogrom cierpień zwierząt hodowlanych na futra i zachęcać państwa Unii Europejskiej do wprowadzenia zakazu takiej hodowli. Moim gościem już za chwilę będzie Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, no i członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt. My już na antenie Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy na ten temat. Za chwilę połączymy się z Krzysztofem Czabańskim, bo na sekundę utraciliśmy połączenie. Dzisiaj rozmawialiśmy z członkiem Fundacji Viva, która zaangażowała się w projekty
organizacje ratujące zwierzęta, chroniące prawa zwierząt, cały czas... Jeszcze jaka przekonująca twarz się tak spiczona, mówicie Świadków Jehowy, że Świadkowie Jehowy jej kanał jest wyłączyli. No, taką nawet dość inteligentną, bo przecież była Świadkiem Jehowy, albo to jej mąż był Świadkiem Jehowy, ale patrz, jak ludzie, jako dzieci faryzeuszy, a oni dzieci diabła, jak oni lecą za taką przekonującą twarzą, za taką no, piękną twarzą, nawet ładnie mówi, taka dykcja jej dość dobra i ona mówi, że Świadkowie Jehowy jej kanał wyłączyli, to Świadkowie Jehowy nie mieliby co robić, tylko Świadkowie Jehowy wyłączaliby ludziom kanały. Przecież Świadkowie Jehowy mogli zgłosić, że coś dotyczy ich prywatnych informacji itp. itp. No i po prostu kanał się posłuchał, bo było to przekonujące, ale Świadkowie Jehowy nie wyłączają kanału. Świadkowie Jehowy nie sądzą w sądach, bo nie są komuchami, nie są judaszami, nie są sprzedawczykami i nie są chciwi na pieniądze, bo jeżeli ktoś jest chciwy na pieniądze, no to taki człowiek będzie wyzuty z duchowości, ze sprawiedliwości, no, ze swojego ja, tylko że to jego ja na pieniądze będzie skierowane. Ale taki człowiek będzie okropny, okropny. Weź Mareczka na przykład. Jak on zobaczy, jak ktoś przed nim siedzi i ma 50 groszy, pokazuje 5 złotych, połyskuje 500, no to Mareczek już na niego się gapi. I ty, jeżeli byłaś mu wierna aż do śmierci, jako ta kocica, to on na ciebie się już nie będzie patrzył, bo on zobaczył te 5 złotych i za tymi 5 złotami leci. Także nie ogląda się na lewo ni w prawo, no bo on się interesuje tylko pieniędzmi. No i co? No i to. Co ciekawe, były to osoby, które miały relacje w służbach specjalnych. To były osoby, które te relacje zawdzięczają różnym dziwnym interesom, jakie prowadziły. Ja zresztą kilka miesięcy temu na łamach Gazety Polskiej po kilkumiesięcznym śledztwie ujawniłem działalność jednego z tych, którzy dzisiaj zostali zatrzymani, Tomasza Esz, człowieka, który zrobił karierę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a później w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Człowiek, który oprócz tego, że współpracował ze służbami, jednocześnie był doradcą biznesmena z branży hazardowej, który od 2009 roku zasiada na ławie oskarżonych, ma kilkanaście zarzutów postawionych od prania brudnych pieniędzy przez kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a na wymuszeniach kończąc. Także to była grupa, która z takiego zastraszania, powoływania się na wpływy zrobiła sobie dobry biznes. Zresztą ten Tomasz Esz, który dzisiaj został zatrzymany przez CBA, to człowiek, który w 2000 roku miał wraz z... był współwłaścicielem firmy ochroniarskiej, w której to Radzie Nadzorczej zasiadał Krzysztof Bondaryk, który później, jak wszyscy wiedzą, został szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w tej samej Radzie Nadzorczej, w tym 2000 roku zasiadał człowiek powiązany z pruszkowską mafią. Gdyby te informacje ujrzały światło dzienne zaraz po wygranych przez Platformę. Proszę chodzić na mszę. Modlić się proszę roku. Więcej się modlić. Gdyby zostało ujawnione, że ten nowy, czy kandydat na szefa największej służby specjalnej w Polsce był w jednej spółce ochroniarskiej z człowiekiem, z przestępcą, no, z osobą, która była skazana, powiązaną z pruszkowską mafią, no nigdy by tym szefem tych skazana służb nie został. No to... I cóż się stało? No, stało się tak, że... To nie był skazany. Nie ujrzały światła dziennego. Najbardziej był skazany Marian Charkowski, proszę Państwa, który już dawno zmarł. Mieszkał, jeśli dobrze pamiętam, Waszyngtona naprzeciwko apteki,
przy rondzie wiatraczna 32, mieszkania 20. Marian Charkowski pokazał mi salę Królestwa na ulicy Chorzej, oficjalną salę, oficjalnie działającą salę Królestwa Świadków Jehowy w latach 50. Można było wejść tam od ulicy Chorzej, czy to przy samej Marszałkowskiej było. No, z tym, że on, ten Marian Charkowski, znalazł się gdzie? Znalazł się w więzieniu w latach 50. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia Kościoła katolickiego, proszę Państwa, Świadkowie Jehowy jako szpiedzy komunistyczni, jako szpiedzy już sami oni nie wiedzieli jacy, byli zagrożeniem. I Marian Charkowski już tam mi nie opowiadał o więzieniu, bo to nie ciekawe. No, ale pięknie grał na skrzypkach. No i powiedział o tej sali Królestwa, pokazując jednocześnie zdjęcie. No to przecież, co on miał w tych więzieniach? Był bity, był torturowany. W czasie Wyszyńskiego. Także widzicie Państwo, jak ktoś chce być świętszy od papieża, no to przecież i Żydzi w czasie wojny Polaków zdradzali. Zdradzali Niemcom. No i co? Różnie było. W czasie wojny było różnie. W czasie wojny było bardzo ciężko. Także nie warto być świętszym od papieża. Czyli człowiek z siebie robi jakiegoś potwora. Ja to propaguję normalnie, żeby postępować. Naturalnie. Nie wyskakiwać przed szereg. Jest podejrzany o wyłudzenie wielomilionowego podatku VAT i to jest ten Paweł K., którego Mercedes został zabezpieczony i którego to Mercedes, ta S-klasa, El Mercedes to jest kanał, to najlepszy kanał w świecie. Nie wiem, czy wy jest, o tym wiecie, że Mercedes. Najlepszym kanałem w świecie. Nie wiem, czy wy jeszcze o tym wiecie. Obudźcie. Polscy, a tu nie jesteśmy. Władze zarządów Platformy PSL-u wiedzieli, że jeśli będą mieli dostęp do służb specjalnych, do ludzi służb specjalnych i zapłacą im odpowiednie sumy, no być może nie będą musieli później tłumaczyć się przed organami ścigania, a jeśli już jakieś sprawy się pojawiły, to wówczas te sprawy zostaną dla nich pozytywnie zakończone. I to tak dokładnie działało. Ja powiem szczerze, jestem naprawdę zaskoczony bardzo pozytywnie, że w tak trudnej sprawie służbom specjalnym już pod nadzorem ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego udało się rozbić ten gang. Bo to jest bardzo groźny gang. To są ludzie, którzy mogli, podając się za funkcjonariuszy służb specjalnych, werbować nawet do współpracy Bogu Ducha winnych ludzi, ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że to są przebierańcy i oszuści. Ale w mojej głowie się nie może pomieścić to, bo to brzmi wszystko jak scenariusz sensacyjnego, że państwo, które uważało, mówię o rządach Platformy i PSL-u, uważało, że jest państwem prawa, mogła wyrosnąć taka siatka przestępcza, która gdzie tu ręka rękę myje, gdzieś tu to całe koło gdzieś tu się pojawiło i to było wsparcie dla siebie. Ja polecam jutro mój artykuł w Gazecie Polskiej codziennie na temat kulis tej sprawy. No, zdradzę tylko jedną rzecz, która niektórych może zszokować. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ci przebierańcy, nie mający nic wspólnego ze służbami specjalnymi, przychodzili do na przykład kierownictwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i próbowali wymusić, aby to kierownictwo stworzyło określone stanowisko, na przykład osoby, która będzie odpowiedzialna takiego łącznika między służbą kontrwywiadu wojskowego, a właśnie NCBiR-em. I mało tego, i po stworzeniu takiego stanowiska, to właśnie ci przebierańcy, którzy dzisiaj zostali zatrzymani, chcieli obsadzić to stanowisko swoją osobą. A co by to oznaczało? Oznaczałoby to tylko tyle, że taka osoba... Google i Facebook ofiarami systemu, który sami stworzyli. Jak Państwo będziecie ciekawi, to Państwo posłuchacie też w sąsiedniej audycji, co my tu mówimy, że ten kaszlący system warszawski,
bardzo lubi podszywać się, podstawiać się pod ludzi jeszcze bardziej świętszych niż papież, bo chcą sami być święci od papieża, ale słyszałam, że prawdopodobnie oni nawet podszywają się pod ludzi prawosławnych z Białego Stoku. Ludzi prawosławnych, których na oczy nie widzieli, ale że tylko słyszeli, z opowieści widzieli, że ze zdjęć, że prawosławni są najświętsi na świecie. Nie wiem, czy wy o tym jeszcze wiecie. I że tutaj nasza Małga Kubiak robi, proszę państwa, robi film na temat swojej babci, tylko no nie wiem, to jest system prawosławny. Ona mieszkała w systemie prawosławnym, ale też stamtąd wywodzą się i grekokatolicy. No nie wiem, czy ci tu katolicy się stamtąd wywodzą, ale że tam w ogóle byli grekokatolicy, nie będziemy dochodzić. Tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak. Grekokatolicy też wierzą w papieża. Ale my tu mówimy o czystej religii prawosławnej, że nie każdemu człowiekowi udało się żyć, urodzić się, trafić się, znaleźć się w systemie prawosławnym. Także proszę państwa, nasza kochana Gouda Sztencer też dowiedziała się, ponieważ ja przyjechałam z Anglo-Ameryki Białystok, że ja byłam u żony Dubeca, albo że żona Dubeca, który jest dyrygentem cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku, była u nas na górze, na chórze w czasie ślubu. Ślub to nie jest uroczystość weselna. Ślub to jest cerkwi, śpiewamy. Otcze nasz, i że jest na niebieskie i tak dalej, i tak dalej. Chór śpiewa mruczandom. Także nie wiem, czy Rodowicz by sobie dała radę. Ale przyszła taka gruba kobieta i to była żona Dubeca. No podobna do Gołdy, no ale Gołda nikt sobie nie myśli, że ona jest żoną Dubeca, że Gołda jest prawosławna, że Gołda gdzieś tam pochodzi z Anglo-Ameryki Białystok area. Proszę państwa, no i tak. Jak na ślubie zaśpiewała ta gruba żona Dubeca, no to wszyscy mało oni mieli, operowo, przepięknie, przepięknie. No ta cerkiew jest stara, ona ma pozytywne wibracje, ale tam nie ma bardzo dużo miejsca. Także tam głos się nie rozchodzi, nie ma tam jakiegoś echa i słychać to, co słychać. A ten chór, jak 65 osób, to myślałam, że ten balkonik się urwie. Cerkwi świętego Mikołaja w Anglo-Ameryce Białystok. No i po prostu, no ja żonę Dubeca, to ja tam znam tyle, co tam na tym ślubie raz śpiewała, potem z internetu, bo ona tam ma taki zespół, chodzi po wsiach, sama gra na akordeonie i takie śpiewają pieśni, takie ludowe. Na środku pola, gdzie stoi to pola, powiedz, że mi moja miła, czy będziesz moim? Czy potrafią sobie poradzić z czymś takim, co idzie w świat? Moja miła, czy będziesz moja? Nazistowski kraj. No i ona śpiewa tam, czy będziesz moja? To on śpiewa do niej, a ona do niego. No to i tak można zmienić. Proszę państwa, jak ja tu zjechałam do katolickiej Polski, a tu do Warszawy, no to ta, proszę państwa, Gouda Sztencer, ona zaczęła zachowywać się jak ta żona Dubeca prawosławna, ale Gouda Sztencer siedziała tak, no może ona w jakimś momencie mogła się poczuć jako przedstawicielka, jako główna księgowa mafii żydowsko-watykańskiej, bo tak i ta czarna śpiewała, co głosu nie ma, jak ona się tam nazywa.
Rodowicz ma najlepszy głos, ale Rodowicz śpiewa piosenki proste, krótkie, melodyjne też, no, padające ucho. No, Rodowicz lubię. No ale poczekaj, jak ta czarna się nazywa, co? To w internecie był jej koncercik. Gołda siedzi na takiej pufie i się kiwa, bo się podnieca. Bo tą fajna muzyka. Niemiecką ocieplania wizerunku. Oko za oko. Jak ona się nazywa? No ta. Nie ma głosu, bo ona ma słaby głos. O co chodzi? Może i melodyjna. Cała rodzina jej melodyjna. Ajajaj, no ale to nie są prawosławni. U prawosławnych to dziecko małe stanie i zacznie śpiewać. Po matce, po ojcu, samoistnie. Natomiast jak tu jesteśmy w Warszawie, u Moherowych, tych katolików, to oni zawodzą. Proszę Państwa. Czasów bolszewickich i czy my nie popełniamy tego błędu, że nie zwracamy uwagi na to, że no powinniśmy uderzyć się w pierś, że prawica nie zauważyła po prostu pewnych zachowań radykalizujących się gdzieś tam po stronie prawej. No to jest trochę taka dyskusja nad tym, czy jak widzimy kogoś, kto... Proszę Państwa, to jest dyskusja. To jest dyskusja. To jest miśmusja. Proszę Państwa, na co tyle tego draństwa? Na co? Pokazywania, że jest proszę inaczej, państwa, że proszę to państwa. Prawo można naginać, no jest zły, ale wydaje mi się, że te wypowiedzi, które chociażby po tym materiale w TVN-ie o tych tak zwanych leśnych neofaszystach pokazały się publicznie, no widać, że tu nie ma tolerancji dla tego typu zachowań. Zresztą niektórzy z polityków związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości też jasno pokazują, że trzeba też ścigać tych, którzy propagują wzorce komunistyczne. Oczywiście u nas niestety ze względu na historię, ze względu na tą nieodległą historię, czyli przed 89 rokiem życia, no niektórym wydaje się, że nie ma nic złego w tym, że ktoś założy sobie koszulkę z sierpem i młotem, bądź też zacznie w jakiś inny sposób te wzorce komunistyczne pokazywać. No, trzeba faktycznie edukować, że sierp i młot to jest też coś takiego, co można uznać na równi ze swastyką, no bo zarówno reżim stalinowski, jak i reżim hitlerowski to są najbardziej zbrodnicze reżimy w historii ludzkości. Dlaczego w takim razie nie... Teraz właśnie popełnię ten błąd specjalnie i nawet świadomie, że wskażę na tę osobę, która przechodzi na czerwonym świetle. Dlaczego z brakiem bezwzględności nie ścigamy... Już teraz policja nie będzie mandatu wypisywała, bo ta żebranina się będzie musiała skończyć. Zobaczymy, bo zaraz do tej poczty zobaczę, co tu nowego słychać. Już nie będą wypisywać tu na poczcie, znaczy poczty internetowej, ale na poczcie tutaj na Szeligowskiej powiedziała pracowniczka, no ale jak mandat wypisany, to oni z tej skarbówki już nie darują, bo jak wiesz, żydowstwo na tym polegało, że jak już kogoś chwycą te macki swoje, to nie niestety, popuszczą. No, to trochę, będą chcieli jak najwięcej taki, soku wyciągnąć. Jeśli chodzi o nasz kraj. No, ja tylko mam nadzieję, że ten proces edukacji... Także proszę się nie bać. Prawo i Sprawiedliwość rządzi, że ma tak być jakaś sprawiedliwość, prawda? Że jest jakaś sprawiedliwość. Skoro tak, to że ma być sprawiedliwość i już. Że ma być. I jednak nasz kraj jest krajem, który w pełni ściga, że ma być strony ten radykalizm. Sprawiedliwość, no i już. Że ma być. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Reklama. Jeszcze tylko ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Włączamy.
Nie, reklama, nie. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia programu polityki wobec osób starszych do 2030 roku. Obejmuje on bezpieczeństwo, zdrowie, uczestnictwo w życiu społecznym i konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb seniorów. Dokument zakłada, że polityka wobec osób starszych będzie się opierać na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że niektórzy twardogłowie ekonomiści i liberałowie mogą się łapać za głowę i być przerażeni, ale jak dodał, bardzo się cieszy, że w ten sposób tworzone jest de facto państwo opiekuńcze. Demokracja musi być demokracją z sercem. Państwo musi być państwem z sercem. Rząd też musi być tak, rządem sercem. I my, matki, tworząc ten program, dokonaliśmy bardzo wielu przeglądów polityk społecznych. Minister pracy Elżbieta Rafalska podkreślała, że ten dokument zakłada między innymi zmniejszenie skali zależności osób starszych od innych. Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. To chyba najważniejsze obszary działania właśnie w stosunku do osób starszych. Prace nad programem trwały ponad rok. Wkrótce ma on trafić do konsultacji międzyresortowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński apeluje o poparcie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Niech futra przejdą do historii, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Cierpienia zwierząt futerkowych to jedno z najgorszych cierpień, jakie w ogóle mają miejsce. Naprawdę, ludzie mogą żyć bez tego. Ludzie mogą żyć nie korzystając z takich futer i wreszcie ludzie mogą być bardziej ludzcy. Ale jako to, jakie to potwory to są? Często mówi się o drodze na mówią niby o zwierzętach, a zwierzęta mordują. Mówią niby o cierpieniu, żeby zwierzęta nie cierpiały, ale mordują te inne zwierzęta z kolei, prawda? Z których mają futerka. No to to jest takie myślenie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek liczy na to, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani umorzy sprawę wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego z PiS-u. Chodzi o jego wypowiedź o europosłance Róży Thun z PO. Decyzja nie będzie merytoryczna, tylko polityczna, mówi Beata Mazurek. Uzyskałam informację, iż w piątek zapadła decyzja, o której powiedział Tajani, że szef liberałów za słowa o Polakach, którzy 11 listopada szli ulicami Warszawy i o których powiedział, że są to faszyści, nie został ukarany. Skierował to do tysięcy ludzi, którzy szli Róża w manifestacji. Róża z głowy nie spadnie, a tutaj opinia człowieka, czyli mojego partyjnego kolegi, skierowana do Róży Thun po skandalicznej Róża Thun! Róża Thun! Nie po rozmowach z dwójką deputowanych swoje uwagi przedstawi na posiedzeniu przewodniczących grup politycznych w przyszłym tygodniu. Ryszard Czarnecki w wywiadzie dla portalu niezależna.pl powiedział: pani von Thun und Hohenstein wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Róże von Thun und Hohenstein i niestety wpisuje się ona w pewną tradycję, powiedział Ryszard Czarnecki. Za wypowiedź Ryszarda Czarneckiego szefowie czterech grup KDU-ów, socjalistów, liberałów i zielonych zażądali jego odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z regulaminem o odwołaniu z funkcji kierowniczej w parlamencie decydują eurodeputowani większością 2/3 głosów. Według obserwatorów OBWE w najbliższym czasie może dojść do eskalacji konfliktu w Donbasie. Ma o tym świadczyć się wzrastająca liczba uzbrojenia po obu stronach linii rozdziału sił. Według obserwatorów ustalenia pokojowe łamią zarówno separatyści, jak i siły rządowe. O wzroście aktywności po obu stronach frontu w Donbasie mówią dane uzyskane za pomocą samolotów bezzałogowych OBWE. Przedstawił je wiceszef misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Aleksander Hak. Z prezentowanych zdjęć wynika, że zarówno ukraińskie wojsko, jak i wspierani przez Rosję separatyści rozmieścili w pobliżu linii rozdziału sił ciężki sprzęt wojskowy. Powstają też nowe okopy. Ponadto według OBWE separatyści, ale też ukraińska armia rozmieszczają miny w pobliżu linii
rozdziału sił. Wszędzie obserwujemy oznaki, że strony przygotowują się do kontynuowania konfliktu, a nawet jego eskalacji. W Donbasie przed Nowym Rokiem ogłoszono kolejne wstrzymanie ognia. Zostało ono jednak złamane, podobnie jak poprzednie zawieszenia broni. Szacuje się, że w trwającym od ponad 3 lat konflikcie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 15:35. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Iwona Jakubowska-Branicka, socjolog z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A porozmawiamy o tej niebywałej, jakiejś dziwacznej fascynacji nazizmem czy komunizmem, która się pojawia ostatnio. No, mamy ten przykład tego materiału wyemitowanego przez telewizję TVN, który nagraniem z ukrytej kamery ze spotkania organizacji Duma i Nowoczesność no, pokazał urodziny, jak świętują neonaziści. Urodziny Adolfa Hitlera, to było dla mnie coś niebywałego i zaskakującego. I przepraszam panią profesor, ale uważam, że to jest skrajny idiotyzm, ale czy to można nazwać już zalążkiem powracającego nazizmu? O, na to ostatnie pytanie trudno odpowiedzieć, czy to na pewno jest zalążek powracającego nazizmu. Natomiast tak, no wiele jest takich opinii, że to jest skrajny idiotyzm i no, w zasadzie trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast myślę, że problem leży o wiele głębiej, jest o wiele bardziej skomplikowany. Narodziny faszyzmu to lata 30. XX wieku. W sumie nie tak dawno temu, bo nasi dziadkowie to pamiętają, jeżeli jeszcze żyją. No i teraz tak, podstawowe pytanie, to spróbujmy jakoś to rozbić na czynniki pierwsze. Skąd się bierze upodobanie do faszyzmu, fascynacja faszyzmem? A na to pytanie próbowali odpowiedzieć teoretycy i badacze, którzy właściwie zainicjowali nowy kierunek w nauce zwany psychologią polityki. Takie pierwsze sławne opracowanie, bo przedtem był Reich jeszcze, ale tu już nie możemy wchodzić w szczegóły, bo mamy mało czasu. Był Erich Fromm, który napisał Ucieczkę od wolności, którą to wydał w 1941 roku. No, później był Teodor Adorno, później te większe nazwiska, wszyscy zajmowali się próbą odpowiedzi na to samo pytanie. Był Eysenck, Rokicz, no i wielu współczesnych teoretyków. Skąd się bierze, no tak, właściwie wszyscy pisali ci teoretycy o osobowości autorytarnej, Fromm pisał o charakterze autorytarnym i wyjaśniał to, najkrócej można by było ująć tak, że zafascynowani faszyzmem są ci, którzy czują się słabi w życiu, mają wysoki poziom lęku, ponieważ wolność, a wolność to jest odpowiedzialność, a odpowiedzialność jest ciężarem, więc ci słabi, słabe jednostki, które nie potrafią się z tą wolnością i odpowiedzialnością uporać, oto pragną zagubić się w autorytecie, wtopić się w autorytet. To w takim razie muszę zejść piętro niżej. Skąd się bierze w takim razie ta słabość wobec tej wolności? To nie jest słabość wobec wolności, tylko no tak jak powiedziałam, zdaniem Fromma i chyba trudno się z nim nie zgodzić, być wolnym znaczy być odpowiedzialnym za własne decyzje, własne czyny, za to, co się dzieje z naszym otoczeniem. Nie jest łatwo podejmować decyzje, nie jest łatwo udźwignąć odpowiedzialność. Skąd się bierze? No, teoretycy i badacze później mówią nam, że osobowość autorytarna jest związana z wysokim poziomem lęku. I tak zwykle rzeczywiście na to wskazują zwykle wyniki badań. Natomiast skąd się bierze słabość? No, ja myślę, że to wiele może być takich powodów, nie tylko wysoki poziom lęku. No jednak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jednak trzeba powiedzieć, że dla osoby słabej takie bycie w autorytarnym świecie jest niesłychanie satysfakcjonujące, dlatego że
Z jednej strony można się wtopić w autorytet, co znosi poczucie odpowiedzialności, ale daje też poczucie siły z powodu przynależności do silnej, wielkiej grupy. Wspaniałej, prawda? Ale on zastanawia się... A z drugiej strony, tylko skończę, daje też satysfakcję z poniżania tych, którzy są naznaczeni jako słabsi, jako wrogowie, jako gorsi. Także... Zastanawiam się tylko, kto miałby być tym autorytetem dla takich ludzi dzisiaj? O, na to pytanie nie odpowiem, bo znaczy autorytetem jest ten obiekt, który zostanie obdarzony autorytetem. Więc właściwie należałoby zadać pytanie, który obiekt, czy to będzie człowiek, czy ideologia, ma szansę być obdarzonym autorytetem. Zastanawiam się tylko, czy ten trend, jeżeli chodzi o właśnie tą fascynację takimi totalitarnymi systemami, czy on wzrasta? To jest pytanie takie już, no, typowo socjologiczne. Czy to można zauważyć jakoś? Bo na chwilę obecną, to co zobaczyliśmy na tych obrazkach, no to jest jakaś 10-osobowa, 15-osobowa grupa no, gdzieś w lesie. Nie. Jednak badania socjologiczne mówią nam tyle, że to na szczęście powiem, jest marginalny jednak trend w polskim społeczeństwie, marginalny w Ale sensie... Ale czy on się zaczyna rozpychać z tego marginesu? On się zaczyna rozpychać i zaczyna się rozpychać, myślę, z kilku powodów. A jednym z tych powodów, myślę, niesłychanie ważnym, jest wyraźne od kilku lat przyzwolenie na głoszenie, na obecność w życiu publicznym etnocentrycznych ideologii. Faszyzm i nazizm są takimi klasycznymi przykładami etnocentrycznych ideologii.